Kochamy podróże. Podróże dają nam doświadczenie świata. Podróże zagraniczne są czymś szczególnym. Przekraczanie granic jest jak wyjście poza swoje podwórko. Ale podróżując przez wszechświat, granic nie przekroczymy, chociaż się staramy do nich zbliżyć jak najbardziej. Właśnie ta książka traktuje o granicach nauki i granicach wszechświata. Jakie to granice? Granice czasu, przestrzeni, prawdopodobieństwa, granice przypadku, granice dobra, problem złożoności i transcendencji. I przede wszystkim cud rozumienia wszechświata i być może jego granic.